Bolesławieckie Muzeum Ceramiki od lat uczestniczy w ogólnopolskiej akcji Noc Muzeów. Za każdym razem placówka ta przygotowuje jakieś ciekawostki dla odwiedzających ją wówczas gości. Tak będzie i w tę sobotę. Wszystkie z propozycji są interesujące, ale jedyna i niepowtarzalna okazja będzie dotyczyć zwiedzania Pałacu Piklera przy ulicy Zgorzeleckiej, ponieważ to ostatni moment, by obejrzeć go przed przebudową i zajrzeć do miejsc, które nigdy nie były udostępniane zwiedzającym. Są to wnętrza, które na co dzień nie są dostępne dla zwiedzających. W przyszłości mają się stać siedzibą Muzeum Ceramiki, ale zanim do tego dojdzie, postanowiliśmy w niecodzienny sposób zaprezentować zapomniane historie, które odnoszą się do tego miejsca. Mogą się Państwo przygotować na pełne emocji, samodzielne zwiedzanie izb, które przygotowaliśmy specjalnie na tę okazję. W każdej z nich mogą Państwo znaleźć inną osobę, która będzie mogła Państwu opowiedzieć o tym, co się dzieje w danym miejscu. Zwiedzanie pałacu odbywać się będzie od 19 do północy, a ostatnie wejście odbędzie się o 23.30. Wystarczy w tym czasie przyjść pod ten budynek przy ulicy Zgorzeleckiej. Jeśli chodzi o bolesławieckie zabytki, to do godziny 20 można jeszcze wziąć udział w konkursie, który przygotowało muzeum. Na jego witrynie internetowej i koncie facebookowym są fotografie detali architektonicznych, które należy zlokalizować. W sobotę bezpłatne wejście do obu budynków muzeum możliwe będzie od 10 do 18. Oba budynki muzealne, dział historii miasta i dział ceramiki, będą czynne od godziny 10 do 18. Chcielibyśmy zaproponować nie tylko wystawy stałe, ale również wystawy czasowe. W budynku przy ulicy Mickiewicza to jest taka specjalna wystawa poświęcona jednemu z wybitniejszych bolesławieckich ceramików. Jest to wystawa prac pana Bronisława Romanowskiego, związanego przez wiele lat ze spółdzielnią rękodzieła artystycznego Ceramika Artystyczna. We współpracy z rodziną przygotowaliśmy prezentację niezwykłych figurek, które pan Bronisław Romanowski przez wiele lat tworzył. I one są dzisiaj rzeczywiście unikatem na rynku nie tylko bolesławieckim, ale i też i w całej Polsce. Natomiast w budynku przy Kutuzowa jest wystawa archeologicznych wykopalisk dotyczących plemienia Gotów. To przede wszystkim biżuteria i przedmioty codziennego użytku. Każdy odwiedzający muzeum w tym dniu będzie też miał okazję zakupić najnowsze wydawnictwo tej placówki. Są to publikacje poświęcone zarówno ceramice bolesławieckiej, od najstarszej po współczesne wyroby ceramiczne, a także publikacje poświęcone ikonografii miasta. Są tam zaprezentowane 3 zespoły fotografii, zarówno ze zbiorów Muzeum Ceramiki, ale też 2 zespoły fotografii ze zbiorów m.in. Rac Archiv w Görlitz oraz ze zbiorów obecnie Haus Schlesien w Königswinterheisterbacherrot, a wcześniej te zdjęcia znajdowały się w kolekcji Bundesheimatgruppe Bunzlau zu Siegburg. Noc muzeów obfituje w ciekawostki i niespodzianki, a w bolesławieckiej placówce obie te najnowsze publikacje będzie można nabyć z rabatem.